Wszechświecie, nie dawaj mi więcej rzeczy, ludzi, pomysłów, dawaj mi chwilę. Takie są moje myśli, moje słowa i moje pragnienia. Bo przecież czym jest życie, jeśli nie zbiorem tych niesamowitych, niepowtarzalnych i niezwykłych momentów, które tworzą historię naszego istnienia? Może słowo chwila nie brzmi dostojnie i poważnie, ale tak naprawdę to chwila jest centrum naszego świata. To wokół niej kręci się cała rzeczywistość. To chwile tworzą ludzi, rzeczy i idee, o których mówimy i które nas fascynują. To one nadają sens naszej egzystencji. To one pozwalają nam zrozumieć, czym jest nasze życie. Nie chodzi mi o jakieś chwilowe uniesienia, o przelotne emocje, które znikają tak szybko, jak się pojawiają. Chodzi mi o te głębokie, prawdziwe chwile, które karmią naszą duszę i pozwalają nam być sobą. O chwile, które trwają wiecznie, bo zapadają w nasze serce i już nigdy nie znikają. To w takich chwilach odkrywamy, że życie to nie tylko bieganie za sukcesem, za pieniędzmi, za uznaniem. I chodzi mi też o to, żeby być w tej chwili w pełni obecnym i uważnym. Nie po to, żeby mieć więcej, żeby robić więcej, ale po to, żeby poczuć więcej, poczuć mocniej. Po to, żeby doświadczyć życia w sposób najgłębszy i najpiękniejszy. Po to, żeby być obecnym tu i teraz, bo to właśnie wtedy życie staje się prawdziwe. Te chwile, o których mówię, to chwile, które są pełne magii i cudów. To chwile, które zawierają w sobie całe piękno życia. To w nich odkrywamy, że świat nie jest szary i nudny, że każdy dzień jest cudem, jest darem pełnym niespodzianek i możliwości. To w takich chwilach odkrywamy, że jesteśmy częścią czegoś większego, że jesteśmy połączeni z całą rzeczywistością, że jesteśmy wszechświatem. Dlatego tak ważne jest, żeby dawać sobie czas na te chwile. Ważne, aby zatrzymać się na chwilę, by poczuć, by zobaczyć, by usłyszeć. Żeby oddychać pełną piersią i cieszyć się każdą chwilą, jaką daje nam życie. Bo przecież każda chwila jest inna. Każda ma w sobie coś niepowtarzalnego, coś, czego nie można przegapić. Może to być zapach świeżo skoszonej trawy, delikatny podmuch wiatru na twarzy, czy dźwięk ptaków śpiewających w parku. To właśnie te małe momenty tworzą nasze życie, nadają mu kolor i smak. I wtedy, gdy pozwalamy sobie na te chwile, gdy otwieramy się na nie, to pojawia się w nas coś wyjątkowego. Coś, co sprawia, że czujemy się lepiej, że jesteśmy szczęśliwsi, że mamy więcej siły i energii do życia. To wtedy pojawia się w nas prawdziwe piękno, które jest niepowtarzalne i nie do opisania słowami. Bo przecież piękno to nie tylko kwestia zewnętrznej aparycji. To coś, co kryje się w nas, co wydobywamy na światło dzienne wtedy, gdy dajemy sobie czas na te małe chwile. To wtedy pokazujemy światu, kim jesteśmy, co nami kieruje i co jest dla nas ważne. I wtedy, gdy żyjemy w ten sposób, gdy pozwalamy sobie na te chwile, to cały wszechświat staje się dla nas otwarty. Stajemy się częścią tego wszystkiego, co jest wokół nas. Czujemy się jednym z całym stworzeniem. To wtedy odkrywamy, że życie ma sens, że każdy z nas ma swój cel, swoje miejsce w świecie. Bo przecież to właśnie te chwile tworzą nasze życie. To one pozwalają nam być tym, kim jesteśmy. Bez nich życie byłoby puste i pozbawione sensu. Dlatego tak ważne jest, żeby dać sobie czas na te chwile, żeby żyć w pełni, żeby odkrywać piękno życia w każdej jego formie. I kiedy już pozwalamy sobie na te chwile, kiedy czujemy się w pełni, to pojawia się w nas coś magicznego. Coś, co sprawia, że czujemy się niezwykli i wyjątkowi. W tych chwilach budzimy uśpione zmysły.
czujemy zapach kwiatów, delikatność dotyku, smak pysznej kawy i barwę zachodzącego słońca. Wszystko to wpływa na nasze zmysły, sprawiając, że czujemy się jeszcze bardziej żywi i obecni w swoim życiu. To w tych chwilach czujemy, że świat jest pełen piękna, że natura jest wspaniała, że życie jest niezwykłe. To w nich odkrywamy naszą artystyczną duszę, która chce wyrazić siebie na różne sposoby. To wtedy pojawiają się w nas wiersze, słowa piosenek i obrazy, które następnie pokazujemy światu. To w nich odkrywamy, że życie ma sens, że nasza droga ma swój cel. To wtedy pojawia się w nas moc, która sprawia, że jesteśmy gotowi na wszystko. Chwile, aby były tak żywe i prawdziwe, potrzebują otwartego serca, by istnieć. Chwile, których nie można wyjaśnić, zignorować ani powstrzymać, ponieważ cały twórczy wszechświat ożywia się dzięki nim. W tych chwilach odkrywamy, jak ważne jest kochać samych siebie. Odkrywamy, że musimy dbać o swoje ciało, swój umysł i swoją duszę, żeby móc cieszyć się życiem w pełni. Kochając samych siebie, uczymy się akceptować siebie takim, jakim jesteśmy. Uczymy się doceniać nasze piękno, nasze talenty, nasze ograniczenia. Uczymy się szanować swoje ciało i dbać o nie, tak żeby było zdrowe i pełne energii. I kochając samych siebie, uczymy się także szanować swoje emocje i potrzeby. Uczymy się słuchać siebie i okazywać sobie życzliwość. Uczymy się dawać sobie chwilę na odpoczynek i relaks, żeby nasz umysł mógł odpocząć i zregenerować się. To w tych chwilach odkrywamy, jak piękne jest nasze wnętrze i jak wiele miłości możemy ofiarować sobie samym. Uczymy się doceniać swoją wyjątkowość i szanować swoją prywatność. Odkrywamy, że kochając siebie, jesteśmy w stanie kochać innych w sposób pełniejszy i głębszy. Dziękuję Ci, że jesteś częścią mojego, naszego wszechświata. Dziękuję Ci za chwile, które mi ofiarujesz, słuchając moich nagrań. Dziękuję również sobie za chwile, w których tworzę dla Ciebie swój przekaz. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie pozdrawia miłość w Tobie.